Cześć, witajcie, witam was w następnym unboxingu. Dzisiaj sandboxujemy sobie biszkopty warzywne dla różnych gryzoni i dla szczurów. Dlatego przejdźmy do unboxingu. Ale najpierw do omówienia opakowania. Opakowanie jest przeźroczyste, tylko z informacją o produkcie, oczywiście z kodem kreskowym i z ceną. Dlatego teraz przejdźmy już do unboxingu. A więc tak to się już prezentuje. Pachnie podobnie do zwykłego biszkopta, ale wygląda inaczej. Jest zielony, jest posypany czymś czerwonym, prawdopodobnie marchewką. Ja nie będę tego jadł, bo to nie jest karma dla ludzi, tylko bardziej dla zwierząt. A poza tym ludzie nie jedzą karby, tylko jedzenie. Dlatego ja nie ocenię tego produktu. A to jest właśnie stworzone dla zwierząt, więc może najlepiej by było, żeby właśnie one oceniły, albo ono oceniło to zwierzę, czy to będzie mu smakowało. Z tej okazji pokażę wam po raz pierwszy swoje zwierzątko, czyli szczura. Także do zobaczenia po cięciu, jak go wyjmę z klatki i postawię na podłodze. Okej, właśnie tak wygląda model szczura, który posłuży nam do sprawdzenia, czy ta karma, czy ta przekąska bardziej dla szczura smakuje szczurom. Dlatego teraz dam kawałek i sprawdzimy, czy mu posmakuje. Ale złapała. Zanosi do klatki. Na razie to sobie ogląda. Zobaczymy, jak na to zareaguje. Widzę, że jest zaciekawiony. Przenosi to co chwilę. Wącha. Postanowił, że znowu to przeniesie. Zobaczymy zachowanie tego szczura trochę z dalszej perspektywy, bo pewnie czuję, że jego jedzenie jest zagrożone, na przykład przeze mnie. Szczury tak robią. Je! Widać, że całkiem to smakuje naszemu szczurowi, więc można uznać, że te przekąski dla szczurów są godne polecenia. Dlatego, skoro naszemu szczurowi smakuje, ja nie wiem, jak to ocenić, bo nie jem takich rzeczy. Nie wiadomo, kto by chciał nawet coś takiego jeść oprócz zwierząt. Także, skoro szczurowi się podoba i zaniósł to do swojej klatki i złapał to łapczywie, jak mu to podawałem, to mogę mu wystawić ocenę zasłużoną 7/10. Do zobaczenia w następnym odcinku, a raczej unboxingu. Cześć!